Dobry wieczór wszystkim. Nasza seria kazań zaczęła się marzeniem Jezusa. No i oczywiście główny punkt przemówienia sobotniego to było marzenie Jezusa, że każdy z nas jest Mesjaszem Jezusa. Greckie słowo Christos oznacza namaszczony, a Paweł używa potem to słowo, jeżeli chodzi o wierzących, że wszyscy jesteśmy namaszczeni. No nie jesteśmy Jezusami oczywiście, ale jesteśmy namaszczeni przez Niego, abyśmy byli Jego ambasadorami do innych. Aby marzenie Jezusa mogło się stać, musieliśmy zrozumieć ten przełom paradygmatu, to słowo, które wprowadziłem wczoraj, że Bóg zapowiedział coś zupełnie nowego w historii świata i Kościoła i tą rzeczą było przyjście Jezusa i wylanie Ducha Świętego. I oczywiście rozerwaliśmy tą zasłonę, która teraz jest rozerwana, która otworzyła, po rozerwaniu otworzyła nam drogę prosto do świątyni niebieskiej. Ale to nie wszystko. Kościół Chrystusowy, zbór Chrystusowy miał być miejscem, gdzie miała nastąpić drastyczna zmiana w stosunkach międzyludzkich. Grupa chrześcijan miała być testamentem Jezusa do innych na tej ziemi. I właśnie rozerwana zasłona symbolizowała ten początek czegoś nowego. To było to wielkie marzenie Jezusa. Ale aby marzenie Jezusa mogło się tak naprawdę wypełnić, musimy coś wiedzieć o Bogu. Skłońmy czoła do modlitwy. Panie Boże, który mieszkasz w niebie, przychodzimy teraz do Ciebie, aby prosić Ciebie o Twoją obecność i Twoje błogosławieństwo dzisiaj na tym miejscu. Będziemy poruszać temat, który jest niesamowicie ważny i bardzo niezrozumiały. Temat, kim Ty jesteś. Prosimy, abyś błogosławił mnie, żebym nie pokazał Ciebie w złym świetle, abyś błogosławił każdego z nas, gdy będziemy słuchać, namaść nas, namaść nasze umysły, otwórz nasze umysły na głos Twojego Ducha Świętego. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Czy wiecie coś na temat kradzieży tożsamości? Zdarza się to w Polsce, takie coś, kradzież tożsamości? No, zdarza się. To jest coś takiego, że złodziej weźmie waszą dowód osobisty na przykład, albo paszport, albo coś, konto bankowe, nawet czasem bardzo małą ilość informacji, fotografia, czy miejsce urodzenia, czy coś, jakaś wiadomość o twojej rodzinie i ten złodziej to wykorzysta. Mam tutaj w ręku taki papierek, który jest niesamowicie ważny w Stanach Zjednoczonych. Każdy, kto mieszka w Stanach, powinien mieć, niektórzy nie mają, którzy są imigrantami, ale ci, którzy pracują, mają taki papierek. To się nazywa karta Social Security. Tu jest numer na tej karcie, który jest najważniejszym numerem twojego życia. Tego numeru nie można nikomu dać. Bo jak ten numer komuś dasz, to ktoś może, albo ktoś ci ukradnie tą kartę, to ktoś może otworzyć konto bankowe w twoim imieniu, ktoś może wykorzystać to i to jest po prostu najważniejszy numer, który możesz mieć. I trzeba tego, my to chowamy w bardzo specjalnym miejscu, gdyby ktoś nam włamał do domu, a się zdarzyło, że ktoś się włamał, nie znaleźli tych kart. Gdyby znaleźli te karty, to mamy poważny problem. Ale ludzie wyłudzają informacje w rozmaity sposób. Akurat teraz bardzo często zdarza się, że ludzie, to jest takie słowo angielskie phishing, to nie jest, ma nic wspólnego z rybami, bo ortografia tego jest PH, ale to brzmi to jak phishing, ale to nie jest phishing, to jest wyłudzanie informacji od jakiegoś człowieka i człowiek tą informację daje, ale nie wie o tym, że to jest oszustwo. Na przykład mniej więcej raz na miesiąc dostajemy telefon i jakaś osoba z mocnym akcentem pyta się, mówi tak, słuchaj, myśmy zbadali wszystką sprawę, ty masz wirusa na swoim komputerze. No tak, mam wirusa, no dobrze, no ale ja z reguły wiem, jaki to jest problem, ale czasami wyszła ze mnie zła natura i z reguły odkładamy te słuchawki, bo wiem dokładnie, o co chodzi. I z reguły to są telefony na temat komputerów, które mają Windows system. Ja mam Macintosha, jak widzicie, więc i oni nie będą działali. Ale któregoś dnia naciągnąłem takiego kogoś i mówię, no mam komputer, no, ale słuchaj, jak masz komputer, to masz problem z wirusem.
no z wirusem mam problem? A jakim wirusem? A gdzie ten wirus? No, a co to jest wirus? I, no słuchaj, musisz iść do swojego komputera. No dobrze, no to pójdę do swojego komputera. Otwórz Windows. Dobrze, no to idę do okien i otwieram okna. Otworzyłem okna. To masz okna. No to teraz wciśnij ten guzik. A gdzie ten guzik jest? A on, no, no tam jest ten guzik, ale ja go nie widzę. Ale... I tak wiesz, gadam z 15 minut. W końcu facet mówi, a tam na klawiaturze masz takie coś i naciśnij ten guzik. No ja mam akurat ten guzik. O, ty masz Maca. Ciach, koniec. Etyczne pytanie mam. Czy można oszukiwać oszusta? Nie wiem, więcej tego nie zrobiłem. Ale taki jest problem. Ten człowiek dzwonił do mnie po to, żeby się włamać do mojego komputera. On by otworzył tutaj, jakbym był łatwowierny, otworzyłby tutaj mi coś takiego, powiedział, słuchaj, ci z tego wirusa daj mi tu swoje hasło, tutaj, okej, tu masz hasło, okej, wciśnij hasło tego, siamtego i on ma moje hasło, on ma moje password i może się dostać do moich informacji. Co się może stać, jak ktoś się dostanie do moich informacji? Przede wszystkim to chodzi o kradzież pieniędzy. Ktoś się może podszyć pod twoje konto, pod twoje imię. Jak mają ten numer, to mogą otworzyć otworzyć konto bankowe w Stanach Zjednoczonych i wyciągnąć pieniądze albo kupić rzeczy za twoje pieniądze. Mogą mieć karierę kryminalną pod twoim nazwiskiem, mogą ci zepsuć opinię, zwłaszcza w świecie mediów społecznych dzisiaj. Mogą mieć karierę szpiegowską. Była taka sytuacja, że jeden do jednego człowieka we Włoszech ktoś zapukał, otworzył drzwi, bo ktoś akurat ukradł mu paszport i zamordował Palestyńczyka gdzieś tam w Izraelu, a on jest w domu pod jego imieniem, to się stało. To jest poważny problem w Stanach Zjednoczonych. Miliony są kradzione w ten sposób. I na przykład siedzisz sobie spokojnie w domu, przychodzi list, że kupiłeś samochód i teraz musisz go spłacać. I masz problem, bo to wchodzi ci na tak zwany credit rating i nie wiem, czy takie coś w Polsce jest, rata kredytowa. I to masz na stałe w swojej kartotece i to bardzo trudno oczyścić. Miliony są wydawane, aby oczyścić imię. Nie jest to prosta sprawa. Czasem tylko zmiana nazwiska może pomóc. Ale kradzież tożsamości to nie jest nic nowego. Raz wydarzyła się kradzież tożsamości nie tylko na skalę światową, ale wręcz na skalę wszechświatową i dotyczy ona tożsamości samego Boga. Zanim pójdziemy dalej, jak wiecie, ja jestem nauczycielem, chciałem zrobić takie ćwiczenie klasowe. W klasie to może zrobił troszkę inaczej, ale przymknijcie może na chwilę oczy i odpowiedzcie, pomyślcie o tym pytaniu. Gdy myślę o Bogu, to przychodzi mi na myśl... Nie mówcie jeszcze, pomyślcie. Dobrze, a teraz podzielcie się ze swoim sąsiadem. Coście wymyślili? No dobrze, teraz mam pytanie. Czy zdarzyło się komukolwiek wymienić to samo? O, popatrzcie, jedna ręka, dwie ręce, trzy. Ale to ciekawe. Z reguły każdy ma jakieś inne słowo, prawda? Każdy ma inne wyobrażenie w naszych umysłach, kim jest Bóg. Więc pytanie, które często zadajemy, czy wierzysz w Boga, jest to niby proste pytanie, nagle staje się niesamowicie skomplikowane, bo do tego dochodzi następne pytanie, w jakiego Boga wierzysz? W jakiego Boga ty wierzysz? Mam znajomego, pastora, który specjalizuje się w apologii w Australii i któregoś dnia był w samolocie i był z człowiekiem, jechał przy jednym miejscu, on bardzo lubi zagadywać ludzi i sobie tak zagadnęli. Ten człowiek dowiedział się, że mój kolega jest pastorem i od razu pierwsze stwierdzenie, ja nie wierzę w Boga. No, mój kolega się tym nic mu to nie zaszkodziło. Czasami wiecie, jak ktoś powie, ja nie wierzę w Boga, to o, ty nie wierzysz w Boga i od razu tragedia. A mój kolega, bardzo sprytny, mądry, powiedział mi, opowiedz mi o Bogu, w którego nie wierzysz. No i ten człowiek zaczął mu opowiadać o Bogu, w którego on nie wierzy. Na koniec opowieści mój kolega powiedział, mam dobrą nowinę dla ciebie, ja w tego Boga też nie wierzę. No i sprawa była załatwiona. Dlaczego każdy z nas w sumie ma jakieś inne
wyobrażenie Boga. No i oczywiście na to wpływ ma wychowanie, na to wpływ ma nasza edukacja, społeczeństwo wokół nas, nasze środowisko, w którym żeśmy się wychowali. Rzeczywistość jest taka, że każdy w jakiś sposób ma zaćmiony widok naszego Boga. Tak jak Paweł napisał w liście Koryntian 13 rozdziale i 12 wierszu, teraz widzimy jak przez brudną szybę, tak jak przez brudne lustro. I tu właśnie możemy zacząć mówić o kradzieży tożsamości Boga. Jak to się w ogóle zaczęło? Kiedy? Sprawa kradzieży tożsamości jest stara jak świat. Jest to tragedia w 4 aktach. Pierwszy akt już wydarzył się w niebie. Od początku istnienia wszechświat wiedział, kim jest Bóg. Wszystkie istoty znały Go twarzą w twarz, ale w jednym punkcie historii wszechświata nastąpiła zmiana sytuacji. Nastąpił początek grzechu. Rozpoczął się to, co my znamy jako adwentyści, wielki bój. Ktoś zapragnął ukraść Bożą tożsamość. Lucyfer, jako że był stworzeniem, nie mógł być Bogiem, ale on tego nie rozumiał i chciał się wywyższyć do pozycji Boga. Zaczął robić wszystko, jak wiecie, aby zniszczyć opinię Boga, aby stworzone istoty nie szły za Bogiem, ale aby poszły za Nim. To był początek tej kradzieży tożsamości i oczywiście wiele istot niebieskich straciło zaufanie do Boga. Rezultat jest znany, wypędzenie na ziemię, więc mamy akt drugi. Ogród Eden, pierwsza Mojżeszowa, spotkanie Ewy z wężem. Tam właśnie pod tym drzewem szatan ukradł tożsamość Boga i zmienił historię naszego świata. Wąż stał się Bogiem tego świata na zawsze. I wtedy po raz pierwszy w historii ziemi grzech zakrył dla nas prawdziwe oblicze Boga. I do dzisiaj mamy ten problem. Gdy powiem słowo Bóg, to każdy z nas ma jakieś inne spojrzenie na Boga. Do dzisiaj szatan robi wszystko, abyśmy nie znali Boga. Wszystkie nasze spory, problemy są często wywołane tym, że mamy różne zrozumienie, kim jest Bóg. Szatan jest doskonały w phishingu. Podszywa się pod imieniem Boga i bierze jego autorytet w tym świecie. Rezultat jest taki, że każdy z nas ma zaćmiony widok Boga. Jakiś czas temu znalazłem bardzo ciekawą książkę w mojej bibliotece. Książka była pod tytułem America's Four Gods, którą ja przetłumaczyłem jako piąta twarz Boga. Książka Cztery twarze Boga, można powiedzieć, w Ameryce. Co myślimy o Bogu i co mówi to o nas? Autorzy zrobili badania wśród tysięcy ludzi i zadali im właśnie to pytanie, co myślimy o Bogu. Kim jest Bóg? Opisz nam twoje zrozumienie Boga. To była fascynująca książka, żeby to przeczytać. Praktycznie jest to wykonane w amerykańskim środowisku, ale to dotyczy nas wszystkich ludzi. Więc chciałem zacytować parę słów, parę paragrafów z przedmowy do tej książki. Pomimo wszystkiego, co się dzisiaj mówi na temat ateizmu w Stanach Zjednoczonych, Stany pozostają jednym z najbardziej religijnych krajów świata. W rzeczywistości 95% Amerykanów wierzy w Boga. Jest to jedna z niewielu rzeczy, w której Amerykanie się ze sobą zgadzają. I to jest prawda. Ameryka jest niesamowicie podzielona i z tego, co się zorientowałem, Polska też. Największe niezgody wewnętrzno-narodowe więc nie są pomiędzy ateistami wierzącymi w Boga albo pomiędzy ludźmi z różnych wyznań religijnych. Tym, co nas dzieli, jest według tej książki to, w jaki sposób rozumiemy Boga i jaką rolę On gra w naszym życiu. Na podstawie najbardziej komprehensywnych i informatywnych badań poglądów religijnych Amerykanów, jakie kiedykolwiek były przeprowadzone, cztery twarze Boga systematycznie przedstawiają to, co Amerykanie myślą o Bogu. I teraz zaczyna się robić troszkę gorąco. Na podstawie swoich badań autorzy piszą, że większość społecznych i politycznych problemów w Ameryce powstaje na bazie przekonań religijnych, które są głęboko ukryte, ale o których nie mówi się publicznie. Na podstawie oryginalnej ankiety, którą przebadano tysiące Amerykanów oraz wielu głębokich rozmów, autorzy udowodnili, że amerykańska różnorodność kulturowa ma swoje początkowe źródło w różnym zrozumieniu, kim jest Bóg. Pokazali nam, że mimo rozmaitych religijnych tradycji,
Amerykanie wyznają wiarę w czterech bogów. I tutaj mamy tych czterech bogów. Pierwszy bóg to jest bóg autokratyczny, który karze ludzi za ich grzechy. To jest na przykład taki bóg, który zesłał trzęsienie ziemi na San Francisco. Albo taki bóg, który w Iranie słyszałem raz, jak tam było wielkie trzęsienie ziemi, to irański imam raz powiedział, że Bóg zesłał na nas to trzęsienie ziemi, bo dziewczynki noszą za krótkie spódniczki. Nie wiem, jakie to połączenie z tego jest, ale to jest tego typu zrozumienie Boga. Bóg, który karze za grzechy i jeżeli nie będziemy przestrzegali przykazań, to Bóg ukarze świat. Drugi Bóg jest to Bóg pobłagający, trochę taki jak święty Mikołaj, który mruży oczy, gdy się źle zachowujemy i kocha nas mimo wszystko. Taki machający ręką Bóg. No słuchaj, no ja to wiem, no, nie ma problemu. Wszystko w porządku. Taki tego typu Bóg. Następny Bóg to jest krytyczny Bóg, który kataloguje nasze grzechy, ale ich nie karze. Przynajmniej nie w tym życiu, ale dokładnie wie, jak siebie skrytykować. I czwarty Bóg to jest daleki Bóg, który patrzy z daleka na stworzony przez ciebie świat, ale nie ingeruje w jego rosy. I teraz następny paragraf jest bardzo ważny. Autorzy pokazują, że te cztery twarze Boga są podstawą naszych światopoglądów, czyli to, o czym wczoraj rozmawialiśmy, nasze ramy, są podstawą naszych światopoglądów i dzięki tej wiedzy można przewidzieć, jakie będą odczucia Amerykanów w stosunku do wielu spornych problemów społecznych. Książka ta daje nam bardzo cenny obraz tego, w jaki sposób widzimy Boga i jednocześnie w jaki sposób spoglądamy na wszystko inne wokół nas. To była niesamowita lektura, dała mi bardzo dużo do myślenia. Pozwoliła mi zrozumieć środowisko amerykańskie, w którym żyję i zastanawiałem się nad moim zrozumieniem Boga i jaki wpływ to zrozumienie Boga, które ja mam, ma na moje życie rodzinne, na moją pracę, na mój stosunek do innych. Zastanawiałem się nad naszym Kościołem, nad naszymi sporami, dyskusjami, które tak często mamy na rozmaite tematy, czy nie są one wywołane przypadkiem różnym zrozumieniem, kim jest Bóg. Takie tematy jak Trójca, natura Chrystusa, posłuszeństwo przykazaniom, czy ordynacja, czy to nie jest wywołane przypadkiem tym, że mamy inny obraz Boga. Twój obraz Boga, czy mój obraz Boga i może mieć inne zrozumienie tych problemów. A więc jest coś w tym, że odpowiedź na pytanie tak, wierzę w Boga, musi pójść drugim pytaniem, w jakiego Boga wierzysz? I dalej, skąd się wziął ten obraz Boga w moim umyśle? Jaki wpływ na to miało moje wychowanie, rodzice, środowisko? Jaki wpływ na ten obraz Boga mieli ludzie w moim zborze? Czy Bóg, którego ja wierzę, jest tym samym Bogiem, w którego ty wierzysz? Rzeczywistość jest taka, że obraz Boga w naszych umysłach jest przyćmiony kłamstwem szatana. Na szczęście Bóg nie zostawił nas w ciemności. Następnie jest akt 3. Książka Cztery twarze Boga przedstawia tylko cztery twarze Boga. W rzeczywistości, w mojej opinii, jest ich więcej. I te cztery twarze oczywiście to jest takie uogólnienie. Również często te poglądy są pomieszane czy połączone. Gdy się nad tym zastanawiałem, to tak sobie pomyślałem, jak Bóg by chciał, abyśmy Go znali, abyśmy Go widzieli. Czy dalekiego Boga, czy pobłażającego Boga, czy krytycznego Boga? No chyba nie. Na pewno byśmy chcieli widzieć Go jako króla wszechświata, władcę kosmosu, kogoś, kto jest zainteresowany tym światem, kto by chciał sądzić ten świat, kogoś, kto nas kocha i chce przebaczyć nasze winy, kogoś, kto posłał swojego syna, aby nas zbawić. Ale czy to jest wszystko, co możemy powiedzieć o naszym Bogu? W Piśmie Świętym jest jeden obraz Boga, o którym się praktycznie nie mówi, którego nie znalazłem w tej książce,
którego nie znajdujemy normalnie w kazaniach. Obraz, który jest wręcz obcy nam, który jest kompletnie niezrozumiany w naszej kulturze. A jednak Bóg wybiera ten obraz, aby się nam przedstawić. I to jest właśnie ta piąta twarz Boga. Aby go znaleźć, musimy obrać pewną metodologię. I ta metodologia znajduje się w Ewangelii Jana, 14 rozdziale. Tam byliśmy wczoraj rano, chciałbym tam wrócić. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersz 8 do 10. Jeżeli macie swoje Biblię, to proszę otwórzcie, tekst będzie na ekranie również. Znajdujemy tam Filipa, tak jak żeśmy znaleźli go wczoraj. On tam ciągle zadaje to pytanie. I to pytanie jest, rzekł mu Filip, zapytał się go, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. I tu mamy tą metodologię, o której chcę powiedzieć. Kto widział Ojca, ten widział, kto widział Jezusa, ten widział Ojca. Czyli jak widzimy Jezusa, to patrzymy na Ojca. No w sumie oni są jednym. Tego uczy nasze fundamentalne zasady biblijne 2, 3, które z 28. Jest to doktryna Trójcy, którą przyjmujemy jako adwentyści. Więc nie chciałbym postawić znaku równości pomiędzy Jezusem i Ojcem, bo to są dwie różne osoby, ale można by powiedzieć, że jak widzicie Jezusa, widzicie Ojca. Jak widzicie Ojca, to widzicie Jezusa. Teraz jak mamy metodologię, to posłuchajmy tego, co sam Jezus powiedział o sobie. Ale gdy Jezus mówi to o sobie, to również mówi to o Bogu, prawda? Jeżeli On mówi coś o sobie, to mówi to również o Bogu. Jest to wręcz rewolucyjne, ale ta rewolucja zniknęła w przekładzie. To jest bardzo intrygujący urywek Pisma Świętego, który znalazł się w trzech Ewangeliach. Było to takie ważne dla ewangelistów i dla nas wszystkich, że trzy Ewangelie to przedstawiają. Ale dzisiaj chciałbym czytać z Ewangelii Marka. Więc jeżeli macie Ewangelię Marka, otwórzcie do rozdziału 10 i tam będę czytał od wiersza 35. Więc Ewangelia Marka, 10 rozdział i wiersz 35. Kontekst tego wszystkiego jest, że uczniowie zaczęli się kłócić, zwłaszcza Jan i Jakub, którzy przyszli do Jezusa i pytają się Jezusa, który z nas będzie siedział po prawicy Twojej, po lewicy Twojej. No oczywiście oni sobie myślą, że będą rządzić wszechświatem. Oni sobie myślą, że będą panowali tak jak ziemski król, który gdzieś tam ma ostatnie słowo na wszystko, co się dzieje. I oni zapytali Jezusa o to. Jezus oczywiście im odpowiedział. Możecie przeczytać, co im odpowiedział. Ale gdy 10 uczniów to usłyszało, oni się strasznie rozgniewali na tych dwóch. I pytanie nastaje, dlaczego oni się na tych dwóch rozgniewali? No bo oni też chcieli. Oni sobie myślą, no jak to jest? Oni to pomyśleli, a myśmy sobie o tym nie pomyśleli. Jakaś ciema. Normalnie nie pomyśleliśmy sobie o tym. I się kompletnie na nich zezłościli. Mogę sobie wyobrazić Jezusa, który w tym momencie jestem z wami, widzicie mnie i ciągle tak myślicie. Jezus ich wszystkich zawołał i im tak powiedział. Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami. Ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby mu służyć i oddać swe życie za okup za wielu. Przekład tak naprawdę jest bardzo uprzejmy i nie oddaje tego, co tu jest naprawdę napisane. I często my czytamy te słowa i patrzymy przez nasze własne ramki, I to troszkę inaczej brzmi. W oryginale są dużo twardsze słowa. Jak patrzycie na oryginalny język, to widzicie coś takiego. W wierszu 43 jest napisane, ktokolwiek chce być wielki, musi być najpierw nie sługą, służącym waszym. W wierszu 44 jest napisane, ktokolwiek chce być pierwszy, musi być niewolnikiem wszystkich.
To jest dosłowne słowo niewolnik w oryginale. I w wierszu 45 jest napisane, bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale po to, aby On służył innym. To są dwa bardzo trudne słowa, które Jezus stosuje do siebie samego. Pierwsze słowo jest służący i drugie słowo jest niewolnik. Dopiero jak popatrzymy w oryginalną sytuację, co sam się działo, to możemy zrozumieć to, co Jezus chciał powiedzieć. Dlaczego słowo w normalnych tłumaczeniach jest przetłumaczone jako sługa? No, słowo sługa nie jest takie złe. Ja pamiętam, gdy ja byłem dzieckiem, to mieliśmy takie czasopismo, nazywało się Sługa Zboru. Pamiętacie to czasopismo? Sługa Zboru, prawda? Potem się to zmieniło na Głos Adwentu. Ale to była Sługa Zboru. No i nikt wiele nie myślał, że to jest coś, Sługa Zboru. No Sługa Zboru, no dobrze. Często mówimy, że jako pastorzy jeździmy na usługiwanie. No jedziemy na usługiwanie. Albo służba pastorska, albo służba gdzieś tam charytatywna. I to nie jest takie straszne. I tak się zastanawiam czasem, dlaczego słowo niewolnik jest często pominięte w rozmaitych przekładach. Pamiętam, że gdy czytałem Ewangelię wiele razy, gdy byłem dzieckiem i potem jako dorosły w mojej młodości, zwłaszcza nie pamiętam, żebym to kiedykolwiek zauważył, że słowo niewolnik jest tam powiedziane. Dlaczego przekłady tak to troszkę ogładzają? Ja myślę, że przyczyną dlatego jest to, że nikt nie lubi tych słów tak naprawdę. No niewolnik. No. Pomyślcie o słowie niewolnik. To jest jak niewola. Niewola. Nie mam swojej woli. Nie robię tego, co ja chcę. W czasach Jezusa ci ludzie, którzy byli służącymi i niewolnikami, to byli ludzie najniższej klasy społecznej. To byli ludzie, którzy robili rzeczy, których nikt inny nie chciał robić. To były najgorsze roboty, których nikt inny nie chciał się dotknąć. I Jezus nazywa siebie służącym i niewolnikiem i daje nam wzór postępowania wobec innych. No więc mamy w tym tekście dwa sposoby postępowania. Jeden jest pogański sposób, tak jak ludzie operują w świecie, to jest jakiegoś hierarchia jakiegoś rodzaju, albo taki, jak oferował to Jezus. I dając nam przykład, tak jak ludzie powinni postępować w Kościele. I zauważcie, że to jest zupełnie coś innego niż to, o czym myśleli uczniowie. Zauważcie, że kiedy spotykamy uczniów, gdy chodzą z Jezusem, to oni zawsze chcą wywyższyć siebie. Ile razy w Ewangeliach spotykamy ich mówiący, który jest większy, prawda? Który z nas jest większy, który jest ważniejszy, który chce siedzieć tam z Jezusem i rządzić nad innymi. Jezus miał tylko jedną odpowiedź na ich pytanie, który z nich jest największy. I ta odpowiedź jest, lecz nie tak ma być między wami. Nie tak ma być między wami. Ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie służącym waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć. To, że Jezus musiał to ciągle przypominać uczniom, to jest to, że oni mieli problem ze zrozumieniem, o co Jezusowi chodzi. To były kompletnie obce kategorie myślenia. Oni potrzebowali całkowitą zmianę paradygmatu. Nikomu by nawet do głowy nie przyszło, że Jezus by użył tych brutalnych słów ludzi, którzy robili najniższe byli na niższej klasy w społeczeństwie, aby przedstawić swoją misję w tym świecie. Uczniom to było bardzo trudno zrozumieć i nam dzisiaj również. Uczniowie to dopiero zrozumieli po zmartwychwstaniu Jezusa, po wylaniu Ducha Świętego. To była ta właśnie nowa rzecz i to zrozumieli bardzo dobrze. Gdy później pisali swoje listy, to każdy bez wyjątku używał te same słowa służący,
niewolnik, gdy określali siebie i swoją pracę. Któregoś dnia, 2 lata temu, napisałem artykuł na ten temat. Wyszukałem wszystkie słowa służący i niewolnik. Autentyczne słowo niewolnik w Nowym Testamencie, jest tego niesamowita ilość. Każdy apostoł, który pisał, każdy pisarz, Jakub, Jan, używał te słowa względem siebie, czy Piotr również. Co więcej, błagali i prosili, abyśmy my jako ludzie Chrystusa właśnie się tak traktowali. Na przykład w liście do Galacjan, popatrzcie, co tam jest napisane, w rozdziale 5, wierszu 13. Służcie sobie nawzajem jako co? Niewolnicy. Służcie sobie nawzajem jako niewolnicy w miłości. Czy rozumiecie, co tu jest napisane? W normalnych przekładach to nie jest tak powiedziane, może niektóre mają, ale bardzo rzadko. Służcie sobie nawzajem jako niewolnicy w miłości. Albo w Filipian, to jest jeden z najpiękniejszych wersetów Pisma Świętego dla mnie, ja go bardzo często czytam. Jest to bardzo ważny tekst dla mnie. Jest napisane tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. To znaczy, że tak, Paweł pisze, że tak powinniśmy się do siebie nawzajem odnosić, tak siebie nawzajem traktować, jakie było w Chrystusie Jezusie. I teraz opisuję, jakie to usposobienie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się z siebie samego. Dosłownie jest to w oryginale, zrobił z siebie nic. Jezus zrobił z siebie nic. Dokładne słowo mówi, wypróżnił się. Kompletnie się wypróżnił do zera. Jezus stał się zerem i przyjął postać niewolnika. No to jest wręcz niesamowite. Jezus zrobił siebie zerem i przyjął postać niewolnika. Co to może oznaczać? Kim jest Jezus? My go nazywamy Panem naszym, my go nazywamy Władcą, Zbawicielem, Królem. Nieczęsto widzimy Jezusa jako służącego. Nieczęsto mówimy o Nim jako niewolniku. Trudno się tego słucha. Jezus służący. Jezus niewolnik. Dlaczego Jezus użył właśnie te słowa, aby przedstawić nam siebie i swoją misję? Tyle innych słów mógł Jezus użyć, tyle innych słów jest w greckim. Dlaczego służący i niewolnik? I dlaczego on potem i inni uczniowie, i Paweł uczyli, że właśnie tak o sobie mamy myśleć. To nie znaczy, że mamy traktować innych jako niewolników. To nie znaczy, że okej, ty jesteś moim niewolnikiem, to teraz idź, przynieś, wynieś, pozamiataj. To wcale nie znaczy to. To znaczy, że ja uznaję siebie jako niewolnika moich braci i sióstr. Tak jak Jezus to zrobił. To jest ta właśnie tajemnicza zmiana paradygmatu. Paradygmat pogański, świecki, gdy widzimy hierarchię do paradygmatu niewolnictwa i służby. To jest zupełnie coś innego. I co więcej, Jezus wierzył głęboko i tego uczył, że od tego będzie zależeć sukces chrześcijaństwa. I wtedy Jezus zrobił coś bardzo ciekawego. To jest sekret chrześcijaństwa. Pójdźmy razem do aktu 4. Akt 4 jest w Ewangelii Jana, 13 rozdziale. To jest znajome przeżycie dla nas wszystkich. To było znajome przeżycie dla apostołów. Co roku się zbierali, co roku się spotykali w tym specjalnym, w tej specjalnej grupie. Oni byli doskonale obeznani z tradycją, doskonale obeznani z obchodzeniem święta paschalnego, bo robili to co roku. Ale ta wieczerza była troszeczkę inna niż ta, którą obchodzili w poprzednich latach. Jakiś niepokój panuje wśród uczniów. Oni wiedzieli, co się ma stać. Wiedzieli dokładnie wszystko, całą choreografię tego wydarzenia.
że się zbierali wokół stołu paschalnego, wypowiadali słowa, jest tylko jeden Bóg, gdy baranek został położony na stole. Znali smak napoju, znali smak chleba. Każdy dom w Izraelu robił dokładnie to samo w tym czasie. Inni nauczyciele również spotykali się ze swoimi uczniami i robili to samo, co robił Jezus ze swoimi uczniami. Taki był zwyczaj. Tego się spodziewali uczniowie od Jezusa. Nie było nic dziwnego w tym, że Jezus zrobił coś takiego i poprowadził tą ucztę paschalną według litery prawa w taki sposób, jaki była zawsze przeprowadzona. Ale tak jak powiedziałem, ten wieczór jest inny, zupełnie inny. Uczniowie są niespokojni, jest jakaś dziwna atmosfera. I znajdujemy w Łukaszu 22 rozdziale i 24 wierszu, że zaczynają się kłócić. Pomyślcie, są w pokoju górnym z Jezusem, siedzą wokół stołu i zaczynają się kłócić, który z nich jest najważniejszy. Który z nich jest najważniejszy? Jaka była przyczyna kłótni? Dlaczego oni się o to w tym momencie kłócili? Wszystko było przez miskę wody. Może była to podobna właśnie do takiej miski wody. Oni widzieli, że przy drzwiach stała miska z wodą, ale czegoś brakowało. Brakowało służącego, który normalnie by umył nogi. W pośpiechu oni zapomnieli znaleźć jakiegoś służącego, który by to zrobił. Więc teraz widzą, że jest miska z wodą, która stoi przy drzwiach i zaczynają się kłócić. Zaczynają się kłócić, który z nich jest największy z wszystkich. I tak się kłócą. Wiecie, dlaczego oni się kłócą? Dlatego, że to nie była przyjemna sprawa. To było coś absolutnie odrażającego. To było obrzydliwe, co oni robili. To była praca, której nikt nie chciał wykonywać. To była praca, której, jakby to powiedzieć, uczniowie chodzili wszyscy w sandałach. Nogi były brudne. Nogi były, mogę wam pokazać tutaj, nogi wyglądały bardzo, bardzo źle. Ludzie wylewali swoje odchody na ulicę, nogi były zakurzone, nogi były brudne. W dzisiejszych czasach czyścimy nasze paznokcie, myjemy nasze nogi, przygotowujemy się na tą Wieczerzę Pańską. W tamtych czasach to było nie do pomyślenia, po to się myło nogi, aby te nogi umyć, żeby odświeżyć je w jakiś sposób. Ale te nogi były niesamowicie brudne. I wiecie, to był bardzo poniżający obowiązek. To robili ludzie najniższej klasy. Ludzie, którzy byli faryzeuszami, którzy byli na jakimś stanowisku, nigdy by się do tego nie poniżyli. Woda była niesamowicie brudna z tego wszystkiego. I teraz znajdujemy na uczniów, którzy widzą to, że zapomnieli o służącym. Że nie ma tego służącego, który by umył nogi. Oni znają Jezusa. Oni wiedzą, że Jezus jest jakąś inną osobą, że jest niezwykłą osobą i że On coś zrobi. I właśnie dlatego oni się kłócą. Właśnie dlatego oni zastanawiają się, tylko nie ja, Panie. Panie, ja wiem, że Ty coś zrobisz, ale tylko nie ja. Proszę, nie poproś mnie, abym ja to zrobił. Ja jestem z Tobą już tak długo. Ja skończyłem studia teologiczne z Tobą. Ja jestem może lepszy w jakiś sposób. Urodziłem się w lepszym domu. Proszę, tylko nie ja. Panie, Ty tylko nie ja. To byłoby niesamowite poniżenie dla mnie, Panie. Proszę Cię, tylko nie ja. I wtedy staje się coś absolutnie niesamowitego. Następuje niesamowita zmiana paradygmatu. Zmienia się wszystko. W tym właśnie momencie Jezus wstaje od stołu i łamie wszystkie kulturowe konwencje tamtych czasów. Zmienia całkiem paradygmat. Ich rabi i ich mistrz zaczyna zachowywać się jak
służący, jak niewolnik. Jest to pewne, że żadnemu z nich nie przyszło nawet do głowy, że Jezus mógłby zachować się jak niewolnik, że przepasuje swoje szaty i klęczy przed swoimi uczniami. Jak możecie się domyślić, to było tak niesamowite wydarzenie, tak zszokowało Piotra, że on nie chciał, aby to się stało. Nie było nawet mowy, żeby to było zrobione. I dlatego właśnie to, co zrobił Jezus, wywarło tak niesamowite wrażenie na uczniach. W życiu Jezusa Ellen White napisała tak. To, co zrobił Jezus, otworzyło oczy uczniów. Gorzki wstyd wypełnił ich serca i zaczęli widzieć siebie w innym świetle. Ale tu jest jeszcze jedna lekcja. Jeszcze jedna lekcja. Pamiętacie naszą metodologię? Gdy widzicie Jezusa, kogo widzicie? Widzicie Boga Ojca. Pomyślcie o tym. Pomyślcie o tym. W osobie Boga, w osobie Jezusa, sam Bóg Ojciec stał się służącym, stał się naszym niewolnikiem i umył nam nogi. Czyż nie jest to niesamowita myśl? Czyż nie jest to niesamowite wyobrażenie, kim naprawdę jest Bóg? Pomyślcie, Bóg, Stwórca Wszechświata, który nas stworzył, uniża się przed człowiekiem i myje człowiekowi nogi. Co może czuć człowiek do takiego Boga, który myje swojemu stworzeniu nogi? Jeżeli Jezus i Bóg są jednym, jeżeli Jezus i Bóg są naprawdę połączeni, to Bóg umył człowiekowi nogi. Te brudne, śmierdzące, z popękanymi piętami, zakurzone, zabłocone nogi. Co może czuć człowiek w stosunku do takiego Boga? Ellen White napisała piękne słowa. Gdyby sam Bóg Ojciec przyszedł na nasz świat i zamieszkał z nami, uniżając siebie, zakrywając swoją chwałę tak, aby ludzkość mogła go ujrzeć, historia, którą znamy w Jezusie Chrystusie, by się nie zmieniła. W każdej rzeczy, a więc nawet w umywaniu nóg, w każdej rzeczy, którą zrobił Jezus, w każdym słowie czy przypowieści widzimy i słyszymy Boga. Gdy patrzymy na Jezusa, to w rzeczywistości widzimy i słyszymy głos i dzieła Boga Ojca. Jezus miał wielkie marzenie. Jego marzeniem było, abyśmy byli Jego Kościołem, ale Jego marzeniem było również to, abyśmy wiedzieli, kim naprawdę jest Bóg. I to jest ta właśnie piąta twarz Boga, o której tak rzadko się mówi, że Bóg Ojciec jest sługą stworzenia. Często widzimy Go jako Boga Wszechświata, Króla Wszechświata, którym musimy się poddać. Twoja wola, nie moja, Panie. I to prawda. On jest naszym Stwórcą, ale w osobie Jezusa On również przedstawia się nam jako nasz sługa. Ja, Bóg Wszechświata, nie przyszedłem po to, aby mi służono, lecz po to, abym ja służył i po to, abym ja mógł oddać okup za wielu. Nieczęsto mówimy o Bogu, który jest naszym sługą, prawda? Bóg, który przez własny wybór stał się niewolnikiem aż do śmierci krzyżowej. Gdy następnym razem będziecie brali udział w Wieczerzy Pańskiej, pomyślcie o tym, że w osobie waszego brata czy siostry, gdy umywacie nogi, sam Bóg umywa wam nogi. A gdy wy umywacie nogi innym, umywacie nogi Bogu. Przecież sam Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.
No i oczywiście pamiętajmy o tym, że woda to jest symbol Ducha Świętego. Abyśmy mogli być naprawdę połączeni, musimy być obmyci duchowo. Tylko wtedy naprawdę zrozumiemy, kim jest Bóg. Jeszcze jeden cytat. Ellen White. Uczniowie modlili się gorliwie. To już jest po zmartwychwstaniu. Aby Bóg tak ukształtował ich charaktery, żeby w codziennym obcowaniu z innymi ich słowa zawsze prowadziły grzeszników do Jezusa. I teraz posłuchajcie. Odkładając na bok wszystko, co ich dzieliło, wszelkie pragnienie wywyższenia się nad innymi. Wszelkie pragnienie wywyższenia się nad innymi. Zbliżyli się do siebie w chrześcijańskiej wspólnocie. I co się wtedy stało? Duch Święty stąpił na nich. Chrześcijaństwo wchodzi na scenę świata. Już nigdy więcej, nigdy nie będzie świat taki sam. Kiedyś, jakiś czas temu przeczytałem taką fajną historię w czasopiśmie, które może i wy też otrzymujecie, Adventist World. Napisał to młody chłopiec, który przeżył coś bardzo ciekawego. Napisał to tak. Kiedyś zawsze myślałem, że świat jest taki niewyraźny, taki nieostry. Spędzałem czasem dużo czasu patrząc na moje ręce i zastanawiając się, dlaczego one są takie niewyraźne, jakby ktoś je rozmazał. Wszechobecna nieostrość była jedną z tych wielkich tajemnic, ale nigdy nad tym się długo nie zastanawiałem albo kwestionowałem moją sytuację. To była moja codzienność. Świat po prostu był naturalnie niewyraźny. I tak po prostu już miało być aż do końca mojego życia. Mój dzienniczek w pierwszej klasie wszystko jednak zmienił. Moje oceny były zdecydowanie nie za dobre i moja mama okazała swoje niezadowolenie, krzycząc na mnie. To nie jest fair, powiedziałem mamie. Jak się możesz spodziewać lepszych ocen, gdy ja nie widzę tablicy? Mama popatrzyła na mnie zdziwionym wzrokiem i za chwilę byliśmy w drodze do lekarza. Lekarz porobił parę badań i powiedział, jestem ślepy jak kret. Ślepy? Naprawdę? Jak to może być możliwe? Przecież chyba wszyscy widzą świat tak jak ja. Gdy tak się zastanawiałem, lekarz włożył mi na nos okulary. Mrugnąłem parę razy i zaparło mi dech w piersiach. W tym momencie cały mój świat zmienił się na zawsze. Czułem, że po raz pierwszy zobaczyłem świat. Wszystko było ostre i wyraźne. Wszystko było takie same, a jednak zupełnie inne. Popatrz na te szklanki. Nigdy się tak nie błyszczały. Niewiarygodne. Nawet podłoga się błyszczy. W całym moim podnieceniu nie zauważyłem, że moja mama szła za mną ze łzami w oczach. Jej syn był niewidomy, a teraz po raz pierwszy zobaczył, jak naprawdę wygląda świat. Grzech uszkodził nam duchowy wzrok i przestaliśmy widzieć Boga takim, jakim On naprawdę jest. I właśnie dlatego Jezus przyszedł na tą ziemię, aby założyć nam, naprawić nam nasze duchowe okulary i pokazać nam naprawdę, kim jest Bóg. Przez swoje przyjście Jezus w jakiś sposób wyczyścił nasze brudne lustra, naszą brudną szybę, dał nam nowe okulary, przez które możemy zobaczyć Boga w zupełnie innym świetle. A jak ujrzymy i zrozumiemy, kim naprawdę jest Bóg, wiele pięknych rzeczy może się stać w naszych zborach. Chciałbym, abyście zastanowili się przez moment, co mógłbym zmienić, aby lepiej odzwierciedlić piątą twarz Boga w moim zachowaniu wobec innych w moim zborze. To jest właśnie nasza modlitwa, Panie, abyś budował Kościół Twój,
abyś budował zbór Twój, ale zdajemy sobie sprawę głęboko z tego, że jest to niemożliwe bez Twojego Ducha Świętego. Jest to niemożliwe bez znajomości Twojego przykładu, który nam dałeś jako Bóg Wszechświata, który będąc Bogiem Stworzycielem, tak uniżył się przed człowiekiem, stał się naszym niewolnikiem, naszym służącym. O Panie, nie mamy słów, aby wyrazić naszą wdzięczność. Nie mamy słów, aby nawet wyrazić, powiedzieć dziękuję za to, co Ty dla nas zrobiłeś. Dziękujemy Ci za to. W imieniu Jezusa Chrystusa.